sugar muffin, girl, you are so sweet and you so nice. Body just a shock, you are me. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Życia po Show. Przed nami Michał Malik. Michał oczywiście jak zwykle pogrążony w pracy, ma jej bardzo dużo. Z tego co widzicie na biurku są jakieś tam roczniki, jakieś książki, jakieś różne jego notatki, które do pracy są mu potrzebne. On jest na tyle już takim poważnym biznesmenem, że może sobie pozwolić na to, żeby pracować w domu. Ma takie w sumie domowe biuro. Zaraz Wam pokażę jego dom. Ale co po prostu mnie tutaj rozwala u Michała, to jego tutaj dziwny czterooki przyjaciel, który nieustannie mu towarzyszy i pomaga tutaj w pracy, mimo że Michał przyjął sobie asystentkę, tak? To już wiemy. Zobaczmy sobie tego niezwykłego tutaj stwora. Ma cztery oczka? Cztery łocy. Tak, i jest taki obślizgły i podłużny, wygląda trochę jak ślimak bez skorupki. Tu ma jakieś takie do picia, no w ogóle tak zerka tutaj na nas i udziela nam czasami dobrych rad, czasami złych. Hello Earthling, I am an alien from another planet. Tutaj jest nasza lady, która aktualnie bierze prysznic. I tak, moi drodzy, między Michałem a Magdaleną, która przyszła do niego do pracy, zmieniło się dużo. Tutaj bardzo szybko gdzieś tam zaczęła się między nimi pojawiać chemia. No i oni długo nie wytrzymali właśnie w tych relacjach takich zawodowych i przenieśli je na zupełnie inny poziom. I teraz są oczywiście parą, są nawet zaręczeni, więc tutaj dość poważnie to wszystko przebiega. Michał jest poważnym facetem, długo szukał kobiety, która stałaby przy jego boku, która by mu pomagała i myślę, że uważa właśnie Magdalenę za taką kobietę. Jeżeli ktoś pamięta, to Magdalena... Dobrze mówię Magdalena, tak. Magdalena była onegdaj ciup związana z Donem, ale tego nie wiedziałam. Słuchajcie, nie wiedziałam, że ona i Don coś tego szmeges. Z Miłoszem była kiedyś związana, to była jego dziewczyna. Tak, zły romans, o ciup. No i jest jej byłem, jak widać. Słuchajcie, nie wiem, co się podziało z włosami Miłosza. To znaczy wiem, to są włosy z modów, a niektóre włosy, właściwie większość tak naprawdę, po tej ostatniej aktualizacji, krótko mówiąc, no po prostu jakoś się zepsuła. Wygląda to co najmniej dziwacznie, jakby Miłosz miał jakiś dziwny kryzys wieku średniego i chciał wstąpić do boys bandu. Hello! Stary, nie ten wiek, niestety już. Także będę musiała coś z tym zrobić. To znaczy najprawdopodobniej użyć włosów z gry. Także super, wszyscy moi simowie teraz będą wyglądać tak samo. Masakra. Nie wiem, o co chodzi z tymi włosami. Wszystkie inne mody działają normalnie. Stroje, jakieś przedmioty, włosy, kuźwa, nie. Oczywiście muszą być jakieś durne pasemka, jakieś... W ogóle wszystko wygląda dziwacznie. Nieważne, jaki kolor wybiorę i tak dalej. Więc jeżeli macie pomysł, jak to naprawić, to napiszcie. Ja już wyciągałam te mody. Po prostu, nie wiem, robiłam cuda z nimi. I nie mam pojęcia, jak to naprawić. Te mody, które są oznaczone jako włosy, idzie znaleźć bardzo łatwo. Te, które nie są oznaczone jako włosy, nawet nie wiem, czy są włosami, czy nie, więc tych modów jest trochę dużo. Wiem, że jeżeli mody się wyłączy, to gra działa sprawniej i tak dalej, ale nie o to chodzi, bo gra jest uboga, nie czarujmy się, dlatego te mody są potrzebne. Wnerwiła mnie strasznie ta aktualizacja, bo nie wiem, co oni sobie po prostu wyobrażają. Dają jakieś... Wiecie co, naprawdę, trzy fryzury i myślą, że co, że ludzie nie będą sobie modów ściągać? O co w ogóle chodzi? Wszystko było
dobrze i nagle znowu jakiś problem. Że niektóre mody oczywiście są niezgodne tutaj z grą i mogą źle działać. Sranie w banie jakoś wcześniej działały, więc o co chodzi tak naprawdę? Dobra, weźmiemy sobie tutaj, przypatrzymy się, czy ona już kończy tą kąpiel, czy nie, bo dzisiaj może być tutaj bardzo ważny dzień dla niej, więc tak, niech lepiej będzie czyściutka. Mamy rybki, mamy naszego stwora. Jest dobrze, słuchajcie. Michał jest szczęśliwy. Co on tutaj chce robić? Podnosić ciężary. Tak, przejdźmy może do jego domu. Jak widzicie, mamy tutaj zimę w ogóle. Mieszkamy sobie w wierzbowej zatoczce. Może zatrzymam tutaj czas. O, patrzcie, kto idzie. Ania Wrzos, a właściwie Kacprowicz, bo jeszcze nie zmieniłam jej tutaj nazwiska. Ale chyba trzeba będzie to uczynić niebawem. Tak, to jest dom Michała, słuchajcie, dość taki, no, wypaśny, z basenem i w ogóle. No, Michał, wiecie, nie należał nigdy do biednych Simów, zawsze dobrze mu się powodziło. Ten dom prezentuje się dość fajnie, już wam pokazuję w galerii, kto go... Ja go ściągnęłam już tak naprawdę, Jezu, jakiś czas temu. Tak, jakiegoś disco tutaj szukałam. Wydało się, po prostu wydało się. Kurde, czy ja teraz znajdę ten dom pod presją tutaj czasu? Nie wiem, mam tego dość dużo, także jak widzicie, nie jest to proste zadanie, chociaż pewnie niektórzy mają więcej. Tak, to jest ten nasz domeczek. Bardzo fajny. On ma tutaj właśnie jeszcze takie podziemie, gdzie mamy saunę i w ogóle masaż. Nie wiem w sumie, czy saunę, ale chyba tak, sauna też tam jest, z tego co pamiętam. Czekajcie, zejdę tutaj na sam dół. I pokażę wam piętrami. Tutaj mamy tak, salon takiego masażu, powiedzmy, mini. Tutaj jakieś podnoszenie ciężarów, no i bieżnia, wiadomo, bo Michał lubi dbać o formę. Tutaj sauna, takie w ogóle pomieszczenie zen, bardzo fajnie urządzony dom. Może się wydawać troszkę ciasny, jak tutaj sobie sterujemy, ale w sumie jakoś przyzwyczaiłam się. Tutaj od razu wchodzimy do domu, to mamy kuchnię, nie ma żadnego przedpokoju, może to trochę mnie tak gryzie, że od razu wchodzimy i trzask kuchnia, po prostu walimy głową w lodówkę od razu. Tutaj jakieś fajne takie trofea nasze. Co dalej mamy? No oczywiście kącik taki artystyczny, gdzie możemy sobie pograć, no i łazienka też jest tutaj na samym dole, właściwie no, na parterze, bo reszta mieści się w piwnicy. Kuchnia malutka, ale wystarczy nam jak na razie. Co jest na drugim piętrze? Oczywiście tutaj mamy taką telewizyjnie, jakieś rzeźby, taki mini salon. Naprawdę mini, bo ten dom nie jest duży, ale tak jak mówię, to im na razie wystarcza. Tutaj mamy wypasioną łazienkę, jakieś odżywki. Wszystko możemy tutaj znaleźć, nawet telewizor. Tutaj ta przestrzeń jest w sumie do zagospodarowania. Tutaj oryginalnie był pokój dziecięcy, ale nie komponowało mi się to jakby na razie z naturą Miłacha. Z naturą Michała. Z naturą Michała. Trudne imię. Także to usunęłam. Tutaj mamy dalej w części tej wieży jakiś taki właśnie balkonik, bardzo fajny, gdzie Michał czasami wychodzi przemyśleć różne sprawy. Tu oczywiście jego gabinet, no i ten mały kosmita w akwarium. Tutaj też łazienka, tutaj już może ściany ściągnę, o, troszkę tak tą łazienkę widać. Tutaj jakiś taki czerwony pokój po prostu. No i druga sypialnia, którą można też jakoś tam zagospodarować. Czyli no naprawdę domek jest fajny, Michał się tutaj urządził. Dobra, co ty chcesz, mój drogi, robić? Poćwiczyć? Może nie, może wybierzesz się gdzieś ze swoją kobietą. Co ty na to, Michał? A ja myślę, że to by był naprawdę fajny pomysł. Mamy tutaj w okolicy, właściwie nie w okolicy, tylko w Łazie Zdrój, nowy klub, więc fajnie by było tam się wybrać. Nie wiem, czy Michał lubi takie miejsca, ale wiecie, Magda lubi sobie potańczyć. A on lubi na nią popatrzeć, jak ona tańczy, więc wygrywamy tutaj wszyscy, dlatego na pewno sobie tam popodróżujemy. Nie mogę czy muszę zrobić tą grupę całą, weź urlop, podróżuj. Aha, od razu mnie tutaj przenosi. Okej, kurczę, ta Danuta też teraz dziwnie wygląda. Te włosy właśnie się takie porobiły z tych modów. A co najśmieszniejsze, słuchajcie? O, tutaj widzę też Igora dopadło, ale Miłosza najbardziej. Co najśmieszniejsze w centrum tworzenia Sima
te włosy wyglądają normalnie. Dopiero jak się przechodzi do tej takiej rutynowej gry, do rozgrywki, to... Ale w sumie dobrze, że to tylko włosy, że nie cała reszta tych modów. Bo naprawdę byłaby katastrofa, tak? Mamy nową mapkę, jeśli ktoś jeszcze nie wie. To mi się akurat podoba. No i oczywiście doszły jakieś te świąteczne akcesoria. Kilka ich tam jest, więc to też jest na plus zawsze. Co, lecimy tam samolotem? Ho. Okej. Okay. Żeby nas tylko to za bardzo nie spłukało. Jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy tutaj jesteśmy dobrze ubrane, wiecie, co do takiego klubu. No w sumie nic do tego stroju nie mam, podoba mi się, ale zobaczmy, co ona by miała... Wiecie, co mnie też denerwuje po tej nowej aktualizacji? Że są inaczej rozstawione te tutaj różne działania z teamami. Na przykład jak robimy działania jakieś tam na przykład informatyczne, w ogóle nie wiem, romantyczne chciałam powiedzieć. Ciekawe, co by powiedział na to Freud w ogóle. Działania informatyczne. Więc te działania romantyczne zawsze były po tej stronie. Ja się do tego przyzwyczaiłam. I kurde, teraz jest mi trochę nie po drodze z tym, że to jest po lewej stronie. Masakra. Dobra, spróbujmy zmienić ten strój. Chyba zmiana stroju też była u samej góry. Dobra, codzienny. Zobaczmy, co my mamy tam na oficjalny. Coś jej tam zmieniałam, słuchajcie. Oh, baby! Yeah! Widzę, że Michał jest tutaj zadowolony. Dobra. Kurczę, no Michał, chodź tutaj. Tak, możemy teraz sobie tworzyć grupy, ale to pewnie też już wiecie. O, właśnie, zawsze się teraz mylę. Poflirtujemy z nią troszkę. Tak, porozmawiamy o gotowaniu na pewno. Poślemy jej pocałunek. Powiemy, że w ogóle wygląda zarąbiście. Tak, pochwalimy jej wygląd, bo naprawdę w tej sukience, no, prezentuje się całkiem nieźle. No i patrzcie, zwyczajna sukienka z modów, nie? Nic się z nią nie dzieje, nie ma żadnych tutaj przebić kolorów, nic takiego jakiegoś dziwacznego, co mnie cieszy, bo ubrania dla mnie też są ważne, ale te włosy, ani tego usunąć jakoś, bo żeby znaleźć ten mod, to trzeba wiedzieć, jak on się nazywa. To jest jakaś masakra po prostu. Masakra. Wyciągałam te mody z tymi włosami, które udało mi się znaleźć. Z powrotem je wsadzałam do modów, nic to nie dało. Ja mam cichą nadzieję, że to się jakoś samo naprawi z biegiem czasu, tak jak kiedyś mi się te mody naprawiły. No tak, poza tym, po tej nowej aktualizacji, jeśli ktoś ma mody, to będzie musiał je sobie włączyć, ale to jest proste, bo tam jest instrukcja zaraz na początku gry, się pojawia. Więc to się robi w opcjach gry i tam się zaznacza, żeby włączyć zawartość zmodyfikowaną. I patrzcie, no, co się robi z tymi włosami? To właśnie wygląda tak. Włosy z modów u mnie po prostu. No, szlak mnie trafia. Nie wiem, czy to już tak będzie na stałe, czy co. Nie wiem, trzeba chyba jakichś innych modów szukać po prostu, no. I modlić się, żeby działały. No niestety, tych fryzur jest mało. Uważam, że jak na przykład wychodzi jakiś dodatek, te dodatki w ogóle do czwórki, kuźwa, Miłosz z tymi włosami. Ja pierdzielę! Miłosz! Kaś, ty był u fryzjera, co w ogóle chyba jakiś tutaj fryzjer zbrodniarz grasuje w okolicy i wszystkim farbuje włosy na jakiś taki dziwny kolor. Dobra. Idź, Miłosz. Tak jak mówiłam, jak wychodzi jakiś dodatek, powinno być wow, co najmniej ze 20 fryzur. Co najmniej 20, żeby było w czym wybierać. Bo wiecie, o co chodzi? Jak na przykład ktoś chce sobie stworzyć blondynkę, tak? A podoba mu się jakiś typ po prostu fryzury. No zazwyczaj podoba nam się jeden, dwa, tak? Takie nasze ulubione. Albo na przykład do Sima pasuje akurat. No i co? Ja później mam wrażenie, że wszyscy Simowie, mimo że mają trochę inne rysy, wiadomo, trochę inny odcień skóry, że wyglądają tak samo. Tak mnie to wnerwia, że po prostu no, ściągam te mody. I chyba większość osób, wydaje mi się, ściąga te mody, po to jest ten folder z modami. Myślałam, że ta gra do końca będzie przystosowana do tego, żeby mody ściągać. Chodźcie, przywitamy się tutaj właśnie z Miłoszem może. Na chwilkę, żeby tak nie było, że go tam zobaczyliśmy i nie przyszliśmy z nim pogadać. Także poprawimy mu humor. Tam widzę jakieś kiedyś interakcje romantyczne, no ale Michał oczywiście tam tłumaczył się w wywiadzie, że nie, że żadne tutaj interakcje romantyczne, że oni po prostu tutaj dobrze się rozumieli i tyle. O, tutaj Nancy myśli o Miłoszu. No on jest trochę teraz, wiecie, na topie. Jest sławny, także no i ma zajebistą fryzurę, także robi tutaj robotę na pewno. O, chcesz go pocałować? Dobra, ale on teraz idzie sobie porozmawiać, więc może chodź tutaj. Nie, zamów sobie drinka, nie przyrządzaj.
Przyszłaś do baru, także ktoś może ci zrobić. O, sok Amora, ulala! Widzę też, że chyba jakieś nowe drinki podochodziły. Chociaż może nie wiem. Może ognia. A zamówmy sobie ten najdroższy. Co nam? Co nam? Wiecie co? Będę taka fajna i zafunduję im rybki. Tutaj też. Fajnie mi się wydaje, nie swoją kasę, nie? Dobra, Michał po prostu ma gest. Chodź tutaj, moja droga, zamów sobie tego drina. A za chwilę twój luby przyjdzie. Widzicie, ona też ma jakieś dziwne te włosy. Tutaj jakieś białe, żółte pasemko się jej zrobiło. Jakaś katastrofa. Jak macie pomysł jakiś, jak to naprawić, to naprawdę dajcie znać, bo jestem trochę załamana. Tutaj pogadamy troszkę dłużej sobie z Miłoszem, co tam u niego. Widzę, że tutaj Bella też wygina śmiało ciało. W ogóle, Michał, pokaż nam, z kim ty jeszcze miałeś jakieś... O, Jolanty nie lubisz. Dlaczego nie lubisz Jolanty? To jest zaskakujące. Może przez ten kolor włosów. Patrzcie, z włosami Natalii na przykład nic się nie stało. Nie wiem, o co chodzi. Włosy oczywiście, te z gry są nienaruszone, że tak powiem. Dobra, widzę, że Michał tutaj miał taki tryb życia raczej pustelniczy. I on no, z innymi simkami się nie zadawał niż Natalia. Pewnie ta praca go tak pochłaniała. Jak były tutaj jakieś zgrzyty słyszalne, to ściągałam słuchawki. Dobra, idziemy do baru. O tak, zmienił się barman, jak widzę. Ty wyglądasz znajomo w ogóle. Dominik Maliniak. A okej, wziąłeś sobie chipsy, spoko. O, jest Jolanta, którą bardzo lubimy. Nie wiem, może oni kiedyś razem pracowali i tutaj jakiś konflikt interesów był. Ale to już nieważne. Weź, ty nie jesteś głodna czasem? Jesteś trochę głodna, też mogłabyś sobie te chipsy zamówić. Czekam z utęsknieniem do momentu, w którym będzie można zamawiać coś więcej niż tylko chipsy. Gdzie ty leziesz? Chodź. Aha, dobra, zjadłeś te chipsy, które zniknęły w tajemniczy sposób, ale spoko, mam nadzieję, że są tutaj kibelki. Są, uff, to dobrze. Tak, wcinamy sobie chipi. I tutaj Jolanta nas obserwuje. Nie wiem, o co jej chodzi w ogóle. Oho, dziewczyno! Może ona kiedyś miała, słuchajcie, apetyt na Michała. Michał nie był zainteresowany i dlatego tak to się potoczyło. Ona tutaj teraz nas atakuje. Taka zołza. A spadaj, bo masz brzydką fryzurę. No, to jej powiedziałyśmy. Na pewno poszło jej w pięty, słuchajcie. Teraz się nie pozbiera. Dobra, wypijemy sobie drinka jeszcze, bo Michał nie miał takiej okazji. Dobra, kończ te chipi, moja droga. I trzeba lecieć tutaj na parkiet. O, Miłosz się buja. Chodźcie, poznamy Miłosza. Tak jak mówię, co ja gadam, poznamy Miłosza? Przecież to jest jego była dziewczyna, nie chcę go poznawać. Hello? Luna, ogarnij się. No właśnie. Z tym ogarnięciem się to u mnie czasami jest różnie. Dobra, zjadłaś chipsy. No nie wiem, czy ona by chciała tutaj być. Ze względu właśnie na Miłosza. Ale tu jest tak fajnie. Słuchajcie, czekajcie, zobaczymy, czy jest jakieś drugie piętro. Jest. Majowo. Tylko nie ma tu, są tutaj jakieś te głośniki czy coś? No tutaj sami możemy sobie przyrządzić coś do jedzenia. Widzę, że no, tu jest jakieś takie pomieszczenie, gdzie możemy pooglądać film i się poobściskiwać. W ogóle tutaj wygląda jak w jakimś mega przyjęciu sylwestrowym. Spoko. Dobra, wiecie co? Pójdziemy tutaj jednak potańczyć. A co tam? Niech zobaczy ten farbowany lis. Że u nas wszystko ok, a nawet lepiej. Związaliśmy się z fajnym facetem, więc Miłosz niech sobie spada do tej swojej Natalii i tak dalej. No oczywiście kiedyś jeszcze Magdalena dość długo żywiła do niego uczucia i tak oglądała ten program troszkę z niesmakiem, jak on tam, wiecie, flirtował z Natalią i w ogóle. No ona cierpiała przez ten czas, ale teraz czuje się dobrze, odkąd poznała Michała. Już wie, że związek z Miłoszem musiał się tak skończyć, bo po prostu to nie był ten jedyny. Tak to jest. A teraz po prostu jest spoko. Z kim ona gada? Z Bellą. Okej. Ty, mój drogi, też mógłbyś tutaj sobie podejść do swojej dziewczyny, właściwie narzeczonej.
Klik, klik. Czy możemy tutaj tańczyć z Magdaleną? Możemy. Nie wiem, z kim ona jest niby w grupie. Mam nadzieję, że z nami. Tak, tańczymy razem po prostu po byku i tutaj Miłosz w środku, jak piąte koło u wozu w ogóle. Ale przynajmniej mamy zsynchronizowane ruchy. Okej. Okay. Dobra, troszkę tutaj poszalejemy na parkiecie. No, wszyscy się lubią, fajnie. Miłosz się rozpycha. Miłosz, weź no normalnie te łokcie, trzymaj bliżej ciała, ja cię proszę. Bo tutaj jedną osobę szturchasz, tutaj drugą. No Magdalena ma fazę. Widzę, że Michał też dobrze się tutaj czuje w tym klubie. Dobra, stwierdziłyśmy, że chyba mamy dość, chcemy wracać do domu, ale nie, 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 moja droga, to jeszcze nie jest ten moment. Miłosz się wystraszył, o nie, ona chce wracać do domu. Jeszcze nie teraz, bo mam plany, kobieto. Kobieto, zaczekaj. Czekajcie, musimy tutaj oczywiście ją jakoś zatrzymać. A jak ją najlepiej zatrzymać? Nie, nie jakimiś opowiastkami. Czymś romantycznym. Najlepiej pocałunkiem. No, Michał, 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 do dzieła! No, widzę, że tutaj oceniamy wystrój wnętrza. Wszystko by było fajnie, gdyby nie Miłosz i jego włosy, które trochę tutaj popsuły mi nastrój. Ale dobra. No, jak tam nasza dwójka gołąbeczków? Ulala! Dobra, Bella, czy mogłabyś zająć się sobą, że tak powiem? Czy my tu mamy jakiś mały, prywatny reality show? Przepraszam bardzo. A, tutaj Miłosz, tak no. Dobra, to by tak ze sobą na serio? Tak, Miłoszku, na serio. Chciałeś iść do show, to masz. Proszę bardzo, ale myślę, że Miłosz nie jest tutaj jakoś zazdrosny ani nic z tych rzeczy. Po prostu troszkę zaskoczony. Tutaj nawet widzę, o, że tak po prostu to przyjął. O, to spoko. Tutaj gdzieś Bella robi tłok, że tak powiem. Nie wiem, może chciała, żeby Miłosz posmyrał ją po plecach. Tak to trochę wygląda. Okej, okay, dobra. My w każdym bądź razie wybieramy się w inną lokalizację, słuchajcie, żeby uniknąć tego tłumu tutaj. Tu jest zatłoczno, jak na mój gust. Czy ja mogę podróżować? Dziękuję. Podróżujemy oczywiście z Magdaleną. Zabierzemy ją w bardziej takie ustronne miejsce. Dobra, Miłosz, odtęteguj się. Jaki po prostu to musi być zbieg okoliczności? Oświadczyć się, czyli wykonać ten najważniejszy krok w swoim życiu. Straszny poniekąd, no ale cóż. Sam chce, tak? No więc niech się oświadczy. A tu nagle po prostu nie dość, że jest zdenerwowany, tam mu gdzieś pierścionek chce wypaść z marynarki, to jeszcze po prostu były facet dziewczyny. No nie fart, że hej. Dobra, lecimy samolotem do parku. Mam nadzieję, że się nie rozbijemy, że w ogóle leci z nami pilot. No i słyszymy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu, jest tutaj też zima, jest tak troszkę dziwnie i posępnie, ale coś jednak mnie urzeka tutaj w tym pejzażu, krajobrazie. Także, dobra, Michał postanowił zbyt długo nie czekać. Trochę nogi mu się trzęsą i boi się, że po prostu tego wszystkiego nie da rady zrobić. I tak, bierzemy cichy ślub, bo w sumie oni już są zaręczeni. Także tutaj ten większy, poważniejszy krok dzisiaj przed Michałem, tak naprawdę. Dobra. I lecimy. Mam nadzieję, że ona tutaj teraz, wiecie. O, bałam się, że może powie, ej, nie, bo spotkałam Miłosza i stare uczucie wróciło. Ale widzę wszystko, wszystko tutaj dobrze. No tak, Miłosz się oświadczył już przecież jakiś czas temu. Nie wiem, ja dzisiaj nie umiem się ogarnąć. Za bardzo mnie te mody pochłaniają i cały czas zastanawiam się, co tutaj zrobić, żeby mi to działało dobrze. Jak słodko. Widzę, że tutaj Michał jest podekscytowany, ale też no, trochę się boi, wiadomo. O. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że z tej Magdaleny to jest niezła laska. Ulala, obrączki.
Świetnie wygląda w tej sukni. Ta suknia po prostu jest suknia. Sukienka jest szyta chyba na miarę na nią. Idealnie pasuje. Okej, okay, czyli mamy poślubionych Simów. Jupi! Jeszcze musimy ją tutaj oczywiście jakoś, tak wiecie, pocałować. O, pogładzimy ją po policzku. Pocałuj w policzek? Nie. Ja bym chciała ten pocałunek. O, byle nie przemijającą miłość. O, to bardzo romantyczne, ale takie, myślałam troszkę nie w stylu Michała, że on tak bardziej, wiecie, twardo stąpa po ziemi. Nie żeby tutaj jakąś poezję recytować, a jednak dla ukochanej kobiety jest w stanie dużo zrobić. O, słodkie. Dobra, za Michałem, słuchajcie, poważny krok. Jest to pierwszy sim, który w ogóle wziął ślub. Chociaż niektórzy mają już dzieci. Ale kto wie, może też staną tutaj przed ołtarzem. Dobra, dzisiaj trochę pogadałam o tych modach. O, ale na serio mnie to wkurza. Oczywiście za niedługo też wam powiem, jaka będzie kolejna seria. Także mam nadzieję, że pomysł wam się spodoba. Nie wiem, czy to w sumie ktoś już robił, czy nie. Ale zrobimy sobie przynajmniej ze dwie takie rundki. No, a więcej szczegółów już niebawem. Także zapraszam was na kolejne filmiki. Trzymajcie się i pa, pa! Michał mówi papa. A Magda stoi i gada sama do siebie. Dobra. Trzymajcie się. Na razie.